Ok, dostałem informację, że już czas nadszedł, także startujemy z tematem hejtos dla ludzi. Ja nazywam się Mateusz Staś, dla tylnik rzędów, to jestem młodszy ja. Wybrałem zdjęcie młodsze, żeby tam z tyłu było lepiej widać. Ja coś tam programuję dla firmy Future Processing, oczywiście jak wszyscy w branży rekrutujemy. Jak chcecie potem gdzieś z mnie złapać, pogadać, to tu jest mój Twitter, tu jest adres mojego bloga, tam też wrzucę tą prezentację zaraz po skończonej prelekcji, także na świeżo będziecie mogli sobie ją przejrzeć jeszcze raz. Jeżeli są jakieś pytania, zadawajcie je na bieżąco, aczkolwiek z tego co wiem, agenda jest święta, więc będę musiał moderować pewnie część. Dobra, i przechodząc do samej prezentacji. Mieliście kiedyś coś takiego, co nazywa się aha moment? Wiecie, taki moment, że nagle coś robi klik i się zastanawiacie, jak ja mogłem tak nie robić przez całe moje życie, nie? To, tak, widzę, że ludzie kiwają głowami, okej, czyli zdarzało się. No i ja właśnie coś takiego miałem z hejtosem kilka lat temu, chyba 3 czy 4 lata temu w pierwszym projekcie, bardzo dużym. Zostaliśmy zmuszeni, bo to wiecie, egzotyka, trudne, nikt tego nie robi by default, więc zostałem zmuszony i po prostu nagle klikło, nie? To jest najlepsze podejście ever. Czy ktoś tutaj w praktyce stosował hejtosa? Raz, dwa, trzy, okej? Świetnie, to właśnie dla was jest ta prezentacja, znaczy nie dla was jest ta prezentacja. Jak już stosowaliście, to już wszystko wiecie, co tu zostanie powiedziane. Dobra, to dla tych, którzy nie stosowali, wprowadzenie, co to jest hejtos? Hejtos to jest Hypermedia as the engine of application state. Gorszej nazwy sprzedażowo nie da się wymyślić, ale generalnie chodzi o to, że to wasza aplikacja mówi wam, jaki jest, znaczy wasz backend mówi wszystkim klientom, jaki jest właściwy stan i co dalej da się zrobić. Przez przykład wchodzimy na Wikipedię i Wikipedia zwraca wam, jesteście zalogowani na przykład, zwraca wam ostatnio przeglądane przez was artykuły. I macie tam jakąś listę, ja wybrałem Podzbiór, ORP, Komandor Piłsudski, Barycz, Antypolowiec, Modry i tak dalej. Takie rzeczy się pojawiły, serio, to nie jest moja wina. I wchodzę w najbardziej ciekawe hasło z tego, bo to mnie interesuje, przechodzę dalej, wybieram dalej Polskę i potem mam ciekawe zestawienie osób i mogę dalej gdzieś kontynuować tą podróż przez te hypermedia, tak? I całe strony HTML, to jak internet został na początku zaprojektowany, czy hipertekst, dokładnie odpowiadają temu, czym jest hejtos. Tylko że hejtos robi to samo, tylko na poziomie serwera. Jak pytacie serwera o jakiś zasób, to jest istotne, bo on jest związany z restem, ale o tym zaraz, o jakiś zasób, to on odpowiada do was nie tylko danymi, ale też hipermediami, one często są nazywane linkami, hipermediami, które prowadzą was dalej, w głąb tej aplikacji. One są osadzone w kontekście, to jest bardzo ważne. Jeżeli jesteście jakimś użytkownikiem, macie jakieś konkretne role, to te linki, które dostajecie, one powinny odpowiadać waszym rolom, one powinny być w waszym kontekście. To też ma swoje konsekwencje, o których zaraz będę mówił. Ok, REST. Kto stosuje restowe API w swoich aplikacjach? Ok, jest dość duża dysproporcja między hejtosem a restem, więc to każdy kłamie, tak? Bo zgodnie z pracą doktorską pana Fieldinga, dopiero hejtos to jest rest. Ale nie martwcie się, to nie jest niepowszechne zjawisko. Nawet powstała miara mierząca, jak bardzo ktoś kłamie. I nazywa się Richardson Maturity Model, to jest opublikowany papier naukowy, tak? Zaczynając od góry, RPC, po prostu zlecacie serwerowi wykonanie czegoś i tyle, nie ma żadnego grupowania wokół zasobów, wokół obiektów, wokół czegokolwiek. Dalej macie prawidłowe resursy. Ciężko mi sobie to dokładnie wyobrazić, w jaki sposób być na tym poziomie, bo ja sobie wyobrażam, że jak macie resursy, to na nich wykonujecie RPC pewnie, więc ciężko mi sobie to wyobrazić. Potem używacie prawidłowych werbów HTTP. Czyli jak chcecie coś skasować, to robicie delete, jak chcecie coś stworzyć, to robicie post, jak podmienić, to put i tak dalej, i tak dalej. I na samym końcu są hypermedia, czyli właśnie hejtos. To jest według pana Fieldinga true rest, chociaż zaraz wam udowodnię, że prawdziwy rest według pana Fieldinga jest nierealizowalny, ale to inna rzecz. Ok, ja jeszcze tylko przypomnę tak dla kronikarskiego obowiązku, że rest to nie jest HTTP plus JSON. Są jacyś programiści JavaScriptu? Nie ma? Ok, to dla nich skierowałem osobny slajd, że to na pewno nie jest, REST to nie jest HTTP plus JSON. REST to jest zestaw takich constrainów, które pan Fielding zdefiniował w swojej pracy doktorskiej. No, client-server separation, norma,
stateless communication, czyli to jest istotne w kontekście HATOS-a, to w ogóle dlatego HATOS może działać. Wszystkie informacje, które są potrzebne do zrealizowania zapytania, muszą być wysłane do restowego API razem z tym zapytaniem, czyli nie istnieje sesja. To jest bardzo istotne, chociaż to oczywiście półprawdy, kontinuum, gdzie się znajdziemy, to jest potem już kwestia rzeczywistości, bo to tak jest, nie? Ta platońska jaskinia, czy kto tamtą jaskinię wymyślił, nie? Rest jest taki, a potem te cienie są nie do końca takie. Layered system, to nas nie interesuje w tej prezentacji. Uniform interface, tutaj znajduje się HATOS i bardzo ważne inne cechy Resta, które są potrzebne przy HATOS-ie, czyli na przykład URI-e. Explicit caching, to jeszcze będę zaraz o tym mówił. A code on demand, to jak szukałem, nikt tego nie robi wreszcie. Nie znalazłem ani jednej implementacji, nigdzie. Okej, tak jak powiedziałem, uniform interface to jest właśnie to, gdzie zawiera się HATOS, to jest constraint, który opisuje HATOS-a. URI-e, czyli coś, co unikalnie identyfikuje zasób w systemie i jest globalne i trwałe, tak by the way, to znaczy, że nie zmienia się. Jeżeli raz dostaliście URI-a, to on powinien albo zawierać ten zasób cały czas, albo do niego przekierowywać. Tyle musicie chyba o tym wiedzieć. Self-descriptive, właściwie nie wiem, czemu to jest osobno opisane, ale tak jest w pracy, bo HATOS jakby realizuje w praktyce to, tak? Wy wysyłacie stan swojego systemu, opisujecie swoje API dynamicznie i mówicie, co dalej da się zrobić z tym systemem. To jest właśnie ta samoopisujące się API. Okej. Okay. Znowu przypomnę, REST to nie jest HTTP++JSON, dlatego całą resztę prezentacji będę się posługiwał przykładami REST plus HTTP plus i JSON, żeby było prosto, nie? Żeby nie zamieszać. Okej. Okay. Mamy takie przykładowe dane, czyli na przykład tam przychodzą jakieś notki. To cała prezentacja będzie się opierała o ten przykład z notkami. On nie jest sensowny, on jest akademicki, ale dobrze reprezentuje HATOS-a. No i dostajecie w efekcie od serwera zawsze informacje, gdzie się znajduje zasób, to jest dość ciekawy wymóg, oraz na przykład, jeżeli chcecie followować tą notkę, to dostajecie endpoint i metodę, znaczy akurat ten interfejs, w którym to jest zapisane, jest płynny, ale w minimalnej wersji to i to powinno wam wystarczyć, żeby wykonać kolejną operację w systemie i iść dalej, tak? Następne zapytanie, następne linki i tak dalej. No i od strony technicznej HATOS jest bardzo prosty. Generalnie kto nie jest w stanie napisać w swoim frameworku of choice takiej struktury na wyjściu? No właśnie, tak się spodziewałem, że nikt. Jest bardzo prosty od tej strony jakby implementacji technicznej, bo to jest generalnie tyle, tak? Coś, co opisuje te hypermedia i resource, który zawiera kolekcję tych hypermediów. Tyle. To jest koniec implementacji HATOS-a. No jeszcze kolekcja wygląda tak. No i tutaj się zaczynają schody, ponieważ tutaj przykład użycia, to jest koniec internetu. Generalnie na temat HATOS-a znajdziecie mniej więcej tyle informacji w internecie. Na blogach, w gotowych lipkach, we frameworkach, mniej więcej tutaj się kończy to, co jest prezentowane w internecie. A potem dopiero zaczyna się ta ciekawa część, o której zaraz postaram się wam opowiedzieć. Okej. Jak wygląda zapytanie HTTP? Zapytanie HTTP normalnie uderza zazwyczaj nie do jednego serwera, tak? Uderza do wielu serwerów. Nie wiem, czy jeszcze ktoś robi takie aplikacje, że jest jeden serwer wystawiony do sieci. Chyba nikt już tak nie robi. Więc dość nietrywialnym zadaniem, pierwszym, które trzeba zrealizować przy HATOS-ie, trzeba się dowiedzieć, w jaki sposób moja aplikacja jest w stanie odpowiedzieć w ogóle prawidłowymi, interpretowalnymi linkami do naszego klienta. No bo uderza do tego reverse proxy, które montuje to pod adres MAI, potem do następnego reverse proxy, to jest jakaś pewnie podgrupa gdzieś w jakiejś chmurze i potem uderza do właściwego serwera z zasobami. I dopiero ten serwer z zasobami musi wygenerować znaczący dokument w sensie HATOS-a, tak? Musi wygenerować te linki. No i teraz te linki mogą powstać na kilka sposobów. Możecie zwrócić adres relative to service, możecie zwrócić adres relative to root i możecie zwrócić adres, który jest absolutny względem serwera.
I paradoksalnie, na przykład jest implementacja dla PHP, przepraszam, programistów PHP, ale akurat tak się trafiło, Libki, która nie pozwala generować nic innego niż, niż te adresy. Ale jaki jest problem? W tej konfiguracji, jeżeli wasz klient dostanie ten adres tylko relatywny do tego serwera, to on nigdy się nie dowie, gdzie leży reszta, reszta jego usług i gdzie on ma w ogóle podążać. Tutaj jest po prostu za mało informacji, żeby podążać za linkiem, tak? W ogóle wiecie, czemu jest za mało informacji? Bo może mówię to zbyt enigmatycznie. Bo istnieje coś takiego w przeglądarkach HTTP, w RFC i tak dalej, jak Resolve Path, tak, w URL-ach. I Resolve Path próbuje zmaksymalizować jasność i czytelność sposobu składania linków. Jeżeli mamy poprzedni adres do naszej usługi i dostajemy następny adres, do którego mamy uderzyć, to ten algorytm powinien być w stanie wyciągnąć tą wspólną część i nałożyć tą, która się zmienia. I paradoksalnie to jest coś, czego mało kto używa. Kto robi składanie stringów przez konkatenację? W sensie plusami. Nie, nie wierzę. Okej, okay, jeden. Nie wierzę. Okej, okay, no to bardzo dobrze, że robicie przez rozwiązywanie adresów. Tak powinniście. Jeżeli budujecie API hejtosowe, używajcie któregoś z tych dwóch podejść. OK, i teraz, żeby w ogóle umieć wygenerować któryś z tych linków, trzeba wiedzieć, gdzie moja usługa się znajduje. Bo jak widzicie, ten serwer zazwyczaj on nie ma pojęcia, gdzie on się znajduje. To ten decyduje, gdzie on go zamontuje, a gdzie ten serwer się znajduje, to w ogóle decyduje ten serwer, gdzie go zamontuje dalej, tak? I normalnie wasza usługa, nie mając dodatkowych informacji, nie jest w stanie stwierdzić, gdzie się znajduje, tak? Tak, świetnie, a teraz nie rozpraszają nagrywanie. Nie, nic nie stało. Więc generalnie rozwiązuje się to na kilka sposobów, na przykład wstrzykując BasePath do konfiguracji, tak? Mówimy tej instancji serwisu, gdzie ona się znajduje, ona jest w stanie wtedy poskładać całkowity adres naszej usługi. Ja generalnie nie lubię tej metody, ale jak robicie małe aplikacje i chcecie robić hejtosa, to jej używajcie. Dlaczego jej nie lubię? Bo to jest kolejny punkt swobody w konfiguracji. Ja zacząłem hejtosa stosować w projekcie, który ma kilkaset usług na ponad 100 maszynach w chmurze amazonowej. No i generalnie migracja tych kilkuset usług i zmiana tych konfiguracji, kiedy one się przenoszą, to jest po prostu awykonalne. Tak? Dlatego ta metoda od pewnej skali jakby się nie sprawdza. Do pewnej skali jest OK. Także jak robicie mały serwis, nie wiem, 15 usług, które ze sobą gadają, idźcie w to, to jest proste. Jeżeli nie możecie tego zrobić, to można to zrobić tak, że zaczynając od gatewaya, którego kontrolujecie. Okej, to nie każdy kontroluje swoje gatewaye. Od gatewaya, który kontrolujecie, po prostu przesyłacie customowy header. Dlaczego customowy? Bo nie istnieje żadna oficjalna implementacja, która pozwalałaby na to. Dlatego wszyscy robią to customowo. Ale tak customowo, że każdy serwis, na przykład Nginx, ma swoje ustalone konwencje. Także przekazujecie sobie po prostu header dalej w głąb całej tej struktury. Ten przekazuje x-forwarded path my, ten dokłada do tego, co wcześniej dostał own, a ten już odczytując te headery zapytania jest w stanie ustalić cały adres. OK. Jak już powiedziałem, istotą tego całego hejtosa jest to, że kiedy wy pytacie wasz serwer o zasób, to on jest zwracany w kontekście. To jest najważniejsza jakby koncepcja tego. Dlaczego? Bo to pozwala na dużo bardzo ciekawych konsekwencji. Jakie są tego konsekwencje? To jest przykład, że tutaj przekazuję ten adres. OK. Jakie są tego konsekwencje? Żeby stworzyć odpowiedź hejtosową, musicie sobie odpowiedzieć na takie pytanie, czy stać mi na ustalanie stanu. Bo widzicie, hejtos to jest taki strajk włoski waszej usługi. Ona wam mówi wszystko, co możecie zrobić z waszymi uprawnieniami. Nie? Jakbyście przyszli do banku i pani w banku by wam mówiła, dzień dobry, kim pan jest, wy się przedstawiacie, a ona mówi, może pan zamknąć konto, otworzyć konto, zmienić depozyt, zmienić coś tam, a wybieracie tylko jedną opcję, a ona potem mówi wam znowu wszystkie te wymienia, bo akurat to się kończy i zwraca kolejną listę pełną, no to musi być drogie, tak? Przynajmniej intuicyjnie.
To jest to, co powiedziałem. Jeżeli macie zasób i macie na nim ileś operacji, to musicie być w stanie przefiltrować je wszystkie, żeby wygenerować linki, które coś znaczą. Także tutaj powiedziałbym, że jeżeli nie projektujecie API od początku pod Heitosa, to w typowej aplikacji może być to drogie. Ja miałem okazję zaczynać projekty 3, w których Heitos by default miał być i w tych trzech aplikacjach udało się to zrobić tanio. W sensie cały ten stan tego hypermedia dało się ustalić na podstawie stanu tego zasobu, ale to nie jest oczywiste. Bo jeżeli musicie sięgnąć do bazy danych, no to albo co gorsza do innego serwisu, żeby ustalić uprawnienia, no to przykro. OK. Kolejną istotną rzeczą, która może ograniczać przy stosowaniu Heitosa, generalnie jest tak, im bardziej jesteście przy tych restowych zasobach i reprezentacjach, to jest istotne, wreszcie są zasoby i reprezentacje, ale to fajny temat na osobną prelekcję, tym mniej was dotyczy ten problem. O co tutaj chodzi? Normalnie macie jakąś denormalizację. Kto ma bazę do odczytu, która jest osobna względem bazy do zapisu? Tak jak w CQRS-ie. Jedna osoba, okej, czyli nikogo nie dotyczy ten problem poza mną i tym panem tam. Normalnie jest tak, że czasami mamy wiele read modelów, które są zdenormalizowane pod coś. I teraz, żeby wygenerować znaczącą odpowiedź w sensie Heitosa, żeby ustalić ten zestaw tych linków, to musimy mieć dość informacji tutaj, no żeby po prostu odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Czy ja mogę otworzyć, czy ja mogę zamknąć tą notkę, czy ja mogę ją komuś przypisać i tak dalej, i tak dalej. No ja to rozwiązuję w taki prosty sposób, że mam taki platoński interfejs, do którego starają się wszystkie te modele trzymać i na nim jestem w stanie odpalić jedną spójną metodę, która odpowie mi, czy ja mogę zrobić te rzeczy. Okej, okay, i teraz, okay, czy to się wydało trudne, czy to jest dużo roboty, żeby to zaimplementować i przejść przez te problemy? Dużo, serio? Dopisanie jednego headera w waszych reverse proxy i zrobienie modelu, na którym możecie zrobić jakieś tam query? Tak, dużo? No to nie taki ucel prezentacji. OK, to teraz o benefitach i tutaj się zaczną te fajniejsze rzeczy. Wyobraźcie sobie ten nasz system notek, on ma jakieś UI. Te UI ma jakieś tytuły, te notki mogą być w jakimś stanie i można na nich wykonywać jakieś operacje, nie? I normalnie pod taką operacją, w takim klasycznym systemie, który tylko zwraca wam zasób, kryje się coś takiego, nie? Kto widział taki kod? Ja nie wiem, wy pracujecie w świetnych projektach, jak nigdy czegoś takiego nie widzieliście. Generalnie tutaj jest wyciek abstrakcji, tak? Coś, co powinien wiedzieć wasz backend, wycieka do waszego frontu. I o ile to jest jeden front, to spoko. Ale jeżeli macie 30 frontów, jak było w tej apce, o której mówiłem, z tymi setkami serwisów, no to zaczyna się robić problem, nie? Utrzymanie, żeby to było spójne, to jest jakaś masakra. No i teraz sobie wyobraźcie, że przychodzi wam change request, nie? A wszystkim przychodzą change requesty. No i co robicie? Dokonujecie shotgun surgery, robicie regresje, testy i tak dalej, i tak dalej. No i po takim shotgun surgery zawsze się coś nie udaje, zależy ile macie tych punktów. A co tutaj daje nam bezpośrednio Heitos? No jeżeli on zwraca nam te linki z tą informacją, że dla naszego requesta, dla naszego użytkownika, dla tego stanu jest operacja delete, no to ten kod upraszcza się do czegoś takiego, nie? Wystarczy wygenerować akcję na podstawie delete'a, tam wziąć ten adres, a tutaj sprawdzić tylko, czy nasza odpowiedź posiada w ogóle takiego linka. How cool is that? Fajne, nie? No i teraz sobie wyobraźcie, że macie 30 serwisów, wszystkie robią tylko to. I nie robicie shotgun surgery, tylko w jednym miejscu w backendzie zmieniacie uprawnienia. To nawet da się w sumie uprościć, bo wystarczy pobrać akcję, bo w sumie jak nie przyjdzie, to co, nawet jej nie wygenerujecie, nie? Prosta sytuacja. OK, co nam to daje? Jedno źródło prawdy o systemie. To jest truizm, nie? Każdy chce mieć SRP, każdy chce mieć, wiecie, minimalny wyciek abstrakcji i tak dalej. Tutaj dostajecie go niemalże za darmo. No i prostsza implementacja klientów, tak? To jest jednak dużo prostsze niż to, tak? Wnioskowanie o tym kodzie na CRC, bajka, nie? Wnioskowanie o tym, no ktoś może zapytać, po co tu jest pytanie, czy jest włączona klimatyzacja, no widocznie było takie wymaganie, nie? No jeszcze ten kod jest bez komentarzy.
Okej. I druga rzecz, crawler, to jest przykład z tego systemu wielkiego, o którym mówiłem. Mieliśmy tam takie komponenty, które odpytywały nasze serwisy o zmianę stanu, o wszystkie zmienione itemy od jakiegoś miejsca, tak? Czyli synchronizacja przez pool, bo one wrzucały to potem do innych miejsc, jakichś Elasticsearch, jakichś innych storów i tak dalej, i tak dalej. To jest w ogóle ciekawa dyskusja, kiedy robić pool, a kiedy push. Możemy o tym pogadać w kuluarach potem. Ale w każdym razie mieliśmy takiego Pacmana. On brał tą pierwszą stronę, zjadał ją, patrzył, ok, tam jest następna strona, przechodził do następnej i tak dalej. A jak była pusta, no to cały czas próbował pobrać tą stronę, aż się coś trafiło, a potem szedł dalej. No i można powiedzieć, co tu w ogóle hej to zdaje, nie? Co tu hej to zdaje? Ano daje tyle, że ten klient tak serio jedyne, co musiał rozumieć, to, że tutaj jest link next. To jest jedyne ograniczenie na jego interfejs, tak? On musi wiedzieć, że to ma gdzieś wrzucić tych memberów do jakiegoś przetwarzania i że tutaj ma linka next, który jest jego interfejsem, tak? Czyli go to next page, process my items i generalnie tyle, tak? Segregacja interfejsów. No bo gdybyście to robili normalnie, to jakby się to odbywało? Ktoś ma jakiś pomysł? Pewnie musielibyście zinterpretować te zasoby tutaj, wiedzieć, że tam jest jakiś ID i w ogóle zrozumieć, że ten ID to jest, ma jakąś taką arbitralną kolejność, po której jesteśmy w stanie je sortować. To jest już sporym wyciekiem abstrakcji, bo potem zmiana tego w każdym kliencie jest bardzo kosztowna. I próbować poskładać tego linka po stronie klienta, tak? To jest... Słucham? Tak, i potencjalnie znać linki do innych zasobów. A co jeżeli na przykład te linki są nieznaczące, w sensie tu nie ma after i tam nie wraca ID, tylko wraca jakaś losowy ciąg znaków, nie? W ogóle to jest, tutaj zrobię małą dygresję może, to jest bardzo ciekawe zagadnienie wreszcie. Kto składa w ogóle linki do swoich zasobów restowych, właśnie na przykład z ID-ków i tak dalej? No kilka osób składa. Nie wiem, czy wiecie, URI-e zgodnie z założeniem powinny być nieinterpretowalne. To znaczy, jeżeli je dostajemy, to nie powinniśmy wnikać, z czego one się składają. Dlaczego? Bo to jest bezpośredni coupling na strukturę naszego backendu. W sensie, jeżeli składacie te linki, to znowu shotgun surgery, bo nie jesteście w stanie zmienić tylko w backendzie, na przykład przesunąć waszego zasobu, zmienić jego nazwy i tak dalej, nie? Ona jest generowana gdzieś w waszym kliencie, potencjalnie w wielu klientach, w wszystkich klientach musicie to zrobić, tak? To jest olbrzymi coupling na ten kawałek kodu. Ok, czyli tak jak powiedziałem, decoupling nawigacji od danych, prostsza implementacja klientów, tak? Ta prostsza implementacja klientów się bardzo, bardzo często będzie powtarzała, ponieważ robicie tutaj takie przesunięcie, tak? Wasi klienci przestają być inteligentni. Nie ma żadnej potrzeby, żeby klienci mieli całą tą wiedzę tego backendu w sobie, tak? Nie ma sensu powtarzać tych wszystkich uprawnień i tak dalej, bo ona powinna być w tym miejscu, które jest właścicielem tej wiedzy, tak? To jest jakby bezpośredni benefit stosowania Heitosa, czyli to, że wy odciążacie mentalnie w ogóle waszych klientów. No, jeżeli wy piszecie w ogóle aplikację, kto pisze API, które będzie konsumowane przez kogoś innego? Okej, kilka osób. Musicie pisać potem w dokumentację takie niuanse, że te linki tak wyglądają i tutaj trzeba podać ID-ka. A potem to zmieniać, tak, a potem to utrzymywać i tak dalej, wersjonować jeszcze API, dokumentację API i tak dalej, tak? Gdyby tutaj był Heitos, no to generalnie wasz klient musi tylko podążać za tymi zasobami, on nic więcej nie musi robić, nic więcej nie musi wiedzieć. Ok, i teraz jest to, o czym mówiłem, czyli że Heitos nie do końca, znaczy Heitos, w ogóle REST jest nie do końca spójny. To jest, wydaje mi się, dość mało ważne, jeżeli robicie mały system, ale jeżeli robicie duży system, w ogóle kojarzycie pojęcie explicit cachingu?
Explicit caching to jest to, co robi dla was na przykład Varnish, Squid i tak dalej, takie usługi, które odbijają wasze requesty na przykład po itagu, tak? Jeden z constrainów Resta. Robicie na przykład zapytanie o jakiś zasób do API i mówicie mu, że ja mam już tam, przyślij mi ten zasób tylko jeżeli on nie pasuje do takiego itaga, tak? I wasze API, generalnie wy nie wiecie, jaka jest struktura za tym, czy tam jest 5 serwerów, 2 serwery, co tam w ogóle się znajduje za tym waszym API. I teraz jak zapytacie o tego if non matcha, to z technicznego punktu widzenia wy nie musicie dostać odpowiedzi od tego serwera, który pisaliście, tak? Ona może przyjść od dowolnego serwera po drodze, który ma cache. To jest jeden z constrainów Resta. To jest jeden z constrainów Resta i w ogóle wymaganie, żeby tak było, żeby klient nie wiedział, czy rozmawia bezpośrednio z serwerem docelowym, czy rozmawia z serwerem pośredniczącym. No i teraz co się dzieje, jeżeli macie Heitosa? Wysyłacie uprawnienia z waszym tokenem. Co jeżeli dzisiaj zapytacie o zasób, o notkę tam o zasób 1, 2, 3, a dzisiaj macie token, albo co gorsza, w tej samej przeglądarce kilka osób z tego korzysta, macie uprawnienia administracyjne, możecie zrobić z tym zasobem wszystko, po czym logujecie się na normalnego użytkownika, nie możecie zrobić z tym zasobem nic, albo tam bardzo niewiele i znowu pytacie z itagiem o ten zasób. Generalnie zgodnie z Restem, każdy z tych serwerów jest w stanie wam odpowiedzieć tym, co ostatnio widział pod takim itagiem, tak? Czyli na przykład pełną listą linków do wszystkich operacji, które da się wykonać na zasobie. To jest potencjalny wyciek abstrakcji, no i trochę wyklucza stosowanie explicit cachingu. Generalnie to nie jest, wydaje mi się, problem w małych systemach, ale ten nasz system, on miał no taką skalę, że dziennie rocznie przybywało około 2 petabajtów danych i wtedy jak nie ma się cache'ów gdzieś po drodze, to generalnie jest kompletna masakra. No i co, no musicie wrócić do tej formy, tak, że jeżeli pytacie o zasób, to albo ten serwer odpowiada wam bezpośrednio zasobem i wprowadzić implicit caching, tak, czyli po stronie serwisu, tak jak się to robi we wszystkich innych formach API. Okej, i to jest teraz ważny temat. Wydaje mi się, że temat, dla którego Heitos jest tak mało rozpowszechniony, bo to chyba 3 czy 4 osoby podniosły rękę, że stosują Heitosa. Generalnie do Heitosa nie ma wsparcia. Żadne frameworki. W dotnecie na przykład nie istnieje żadna implementacja, która wspomagałaby robienie tych linków. Żadna. No to jest to, co pokazywałem. To jest kompletna implementacja potrzebna, żeby zacząć, nie? I nie istnieje żadna gotowa lipka, która dawała wam to, plus jakieś wygodne API do składania. Może jeszcze powiem o innych rzeczach. Na blogach generalnie są raczej uproszczenia, w sensie, bo jest taki inny podejście do Heitosa. One nie jest prawidłowe, ale nie kłóci się do końca z teorią pana Fieldinga, że możecie z waszym zasobem zwracać wszystkie linki. Generalnie wszystko, co da się zrobić na operacji, a potem klient się dowie, że o, sorry, 401, nie macie do tego uprawnień, ale tracicie wszystkie te benefity, które opisałem, tak? Ten wyciek abstrakcji dalej istnieje, bo i tak musicie sprawdzić, dla tej operacji jesteście w stanie coś tam zrobić. Okej. Istnieją jakieś próby standaryzacji tego. Generalnie to jest Hypermedia Application Language, tak, do opisu aplikacji. Wielka kobyła, nieskończona, ale wygląda obiecująco. Gdyby ktoś ją skończył, chociaż nie sądzę, bo ostatni zmiana dokumentu jest z 2011 roku, to mogłoby to być całkiem ciekawe. Jest JSON-LD, który wygląda bardzo obiecująco. Stosowałem, generalnie jest to strzał w stopę plus posypywanie solą przez całą resztę projektu. Polecam, generalnie standaryzuję te sprawy. Jest JSON API. Gdybyście mieli zaczynać z czymś, to polecałbym wam JSON API, ponieważ istnieją próby pisania generycznych klientów w JavaScriptie, co może być przydatne. API jest w miarę proste do pierwszej implementacji, w sensie taka naiwna, niekompletna implementacja to generalnie pokrywa się z tym.
to już wam jest w miarę kompatybilne z minimalną implementacją. To jest dużo bardziej rozbudowany standard, ale generalnie jest dość minimalny. Okej, no i istnieją implementacje w różnych lipkach. Najlepsza, jaką widziałem, osobiście nie stosowałem, także nie mogę wam powiedzieć, że jest świetna, w Springu, Spring Heitos. Wygląda bardzo obiecująco, jak kompletne rozwiązanie, które można stosować od strzału, ale niestety nie stosowałem w praktyce. I Happy.js, ktoś, a nie ma tutaj programistów JavaScriptu, nie wiem po co się produkuje, ale Happy.js to jest coś, co wygląda od mojej strony najbardziej obiecująco, bo jest najbardziej rozbudowane, najbardziej dostępne i ma najlepszą dokumentację, bo ze Springa ma taką umiarkowaną dokumentację, ale egzemple są dobre. Okej. To podsumowując, na tak, eksplorowalne API jest? Coś tam jest, nie? Dostajecie jedno źródło prawdy o systemie. Generalnie, jeżeli miałbym wam powiedzieć, dlaczego powinniście stosować Heitosa, to jest jedyny powód, który jest tego warty, tak? Jedno źródło prawdy o systemie. Wasi klienci nie muszą nic wiedzieć o tym, jak macie zbudowane uprawnienia, jak macie zbudowane linki, jak macie zbudowane wszystko, bo wszystko dostają w odpowiedzi od serwera. Okej, SRP, no nikt nie lubi się powtarzać, w praktyce na CR-kach ciągle się powtarzamy i wszyscy kopiują kod ze Stack Overflow, tak? Kto pierwszy rzucił, znaczy ten, kto nigdy nie skopiował ze Stack Overflow, niech pierwszy rzuci kamień. Uproszczenie klientów. To jest duża zaleta. W tym wielkim systemie, kiedyś to liczyliśmy, ponad osoborok taniej. Tak szacujemy, no wiecie, są takie szacunki, żeby to podeprzeć, czymś wysłać do klienta, ale tak około osoborok taniej niż utrzymywanie tego spójnym w tych wszystkich na przykład 30 klientach. Także to jest duży zysk. No i decoupling. Decoupling to jest też coś, co, no to się trochę z tym pokrywa, nie? Nie wiążecie się z formą, aktualną wersją backendu, bo tak serio, jeżeli składacie linki ręcznie, to wiążecie się z konkretną wersją backendu, którą ktoś kiedyś może zmienić, tak? Już z automatu cała wasza aplikacja, wszyscy klienci, cały backend musi się zmieniać jednocześnie, tak? Tutaj przestaje to być dynamiczne, to zaczyna być zespawane ze sobą. Okej, co na nie? Kosztowna introspekcja. To jest taki, ja to dałem w cudzysłów, bo to nie do końca jest prawda. Mi się wydaje, że przejście z systemu, który nie ma Heitosa i który ma już duże jakieś legacy i tak dalej, będzie kosztowne, ale jeżeli piszecie API z myślą o Heitosie, wydaje mi się, że ta kosztowna introspekcja nie zachodzi. Ja napisałem do tej pory 3 całkiem duże projekty z tym podejściem i w żadnym wypadku te wyliczanie tych linków nie było znaczące. Na przykład w porównaniu do strzału do bazy danych, w ogóle pomijalne, ale kilka zasad kciuka, które trzeba się trzymać. Musicie oprzeć swój system uprawnień tylko o wasz zasób. Generalnie on, to jest, będzie teraz prelekcja nam za 3 godziny czy 4 o DDD. Jak projektujecie agregat, to on powinien utrzymywać swój stan spójnym, tak? Jest taka zasada? No. I generalnie to jest, ta sama reguła powinna tyczyć się zasobów, które projektujecie pod Heitosa. One powinny być samowystarczalne i na nich powinno dać się wyliczyć te linki, te hypermedia dalej. Od tego jest małe odstępstwo, ja w sumie nie zrobiłem o tym slajdu, ale hypermedia daje wam też jeden plus. Możecie robić przeskoki między serwisami, tak? Jeżeli macie na przykład 2 serwisy, które robią coś razem i się ze sobą jakoś wiążą, to jesteście w stanie w tych hypermedia zawrzeć na przykład informację, że okej, tu są na przykład moje notki, a tam leżą obrazki na przykład, albo załączniki do tych notek. I to jest osobny serwis, osobno cache'owany, osobno jakby skalowany. 10. Okej. Caching. No to jest generalnie duży minus w dużych projektach. Nie wiem, korzystacie w ogóle z tego explicit cachingu? Tam jakieś warniejsze squidy i tak dalej? Okej, mało kto. Czyli dla was to generalnie nie będzie duży koszt. Brak dobrych materiałów. To jest coś, co generalnie tutaj nie robi roboty. No, nie znalazłem żadnych dobrych materiałów na ten temat tak serio.
Ale jak się gada z ludźmi na konferencjach, na przykład oni wiedzą, nie? Oni tylko nie publikują. Także gdzieś ta wiedza jest ukryta. No i generalnie tyle. No i duży poziom skomplikowania. Macie wrażenie po tym wszystkim, że to jest bardzo skomplikowane? Słucham? Okej, tutaj komentarz był, że można podjąć na etapie designu decyzje, które są niezgodne z hejtosem i potem pokutować. Generalnie tak, ale z każdą jakby skomplikowaną technologią, którą wprowadzacie w życie, generalnie przyjmijcie zasadę, że pierwszy projekt zepsujecie. Nie? No nie ma się co oszukiwać, nie? Tak, jak z domem. Właśnie ja teraz buduję dom i tak się zastanawiam, czy to jest dobry pomysł, że od razu dla siebie. Nie jest. No i ja bym tutaj, to jest ważne dla mnie, bo ja bym tutaj z tym polemizował, no bo ponownie liczyłem na to, że będą tutaj programiści JavaScriptu, bo chciałem porównać skomplikowanie hejtosa i to, co musicie zrobić, do komplikacji JavaScriptu. Czy ktoś wie, co się stanie, jak pomnożę stringa raz, dwa, trzy razy jeden? Tak, dostanę liczbę raz, dwa, trzy, dokładnie. Czy to jest logiczne? Nie? A pewnie połowa sali odpowiedziała w głowie, co się stanie, tak? Albo wyobraźcie sobie na przykład mnożenie liczb zmiennoprzecinkowych. Tak? Jak bardzo to jest skomplikowane. My po prostu budujemy jakby swoją wiedzę na tym, co już wiemy, tak? I od studiów wszyscy po prostu, nie wiem, każdy miał jakieś, jeżeli był na studiach informatycznych, podejście, jak budowane tak właściwie są liczby zmiennoprzecinkowe, tak? Ktoś kojarzy mantysę i tą całą resztę? No właśnie, ale wszyscy tego używają i uważają to za proste. A teraz sobie porównajcie to do hejtosa, gdzie musicie kilka linków do JSON-a wrzucić i pamiętać o tym, żeby je osadzić w kontekście, tak? Generalnie jest to całkowicie nieporównywalne. Dlatego ja was namawiam do zmiany mindsetu. To jest generalnie problem tego, że to jest egzotyczne, tak? Ktoś się spotkał, korzystał w ogóle, na przykład konsumował API hejtosowe? Raz, dwa, no tak może 5% sali. Generalnie to jest egzotyczne, tak? Nie budujemy na tym, bo tego nie znamy. I to jest główny problem jakby tego, tej technologii. Okej, i generalnie tyle miałem wam do przekazania. Dzięki, jeżeli są jakieś pytania, to teraz ja chętnie podyskutuję. Proszę. Tu jest mikrofon, trzeba przekazać. Takie pytanie, jak myślisz, dlaczego to nie zdobyło takiej popularności, dlaczego to się nie przyjmuje, bo to nie jest nowy temat, a tak mi się wydaje właśnie to, co mówisz. Nie ma materiałów, nie jest to jakoś super powszechnie znane podejście. Tak. No to na to mogę wam opowiedzieć takim przykładem. Mamy w firmie taką komórkę bardzo dobrych ludzi, wyselekcjonowanych z projektów, tutaj siedzi szef nawet. I generalnie, kiedy gadamy o hejtosie, to nawet u nich bardzo, bardzo dobrych ludzi czasami czuć opór, nie? Że to jest skomplikowane, nie wrzucajmy takich skomplikowanych rzeczy do projektu i tak dalej. Mi się wydaje, że to jest kwestia powszechnego mindsetu właśnie, że nikt nigdy jakby nie przedstawił tego na przykład na studiach czy w jakimś innym projekcie, jak to robić i że to jest normalne, nie? Tak jak mówię, JavaScript jest dużo bardziej skomplikowany i wszyscy rozumieją, co się stanie, jak się mnoży tablicę razy obiekt, nie? I to jest moim zdaniem główny powód. Drugi przykład, który mogę podać, ja to wprowadzałem w projekcie, w którym miałem większość junior deweloperów. Wydaje mi się, że poszło płynnie i gładko. Nie wiem, tam pytanie, kolega siedzi z projektu. Wydaje mi się, że poszło płynnie i gładko i nie mieli żadnych problemów z wprowadzeniem tego. Także to jest kwestia jakichś nawyków. Nawyków, że tego nie ma. Jakieś dalsze pytania? Ja chciałbym się dowiedzieć co więcej o tym decouplingu, bo rozumiem, że tutaj jesteśmy
odseparowanie, jeśli chodzi o linki, których potrzebujemy i o akcje, których możemy wykonać, ale klient musi jeszcze wiedzieć, aplikacja kliencka, jak daną akcję wykonać, czyli na przykład jakiej metody HTTP użyć i jakie body requesta wysłać. Akurat czy tutaj też coś jeżeli jest, chodzi co? O, gdzieś tu jest jakiś przykładowy zasób. Jeżeli chodzi o akcję, to ją się tutaj przekazuje. W większości implementacji i standardów się ją przekazuje, także tutaj jest wiedza. I teraz właśnie to zależy od tego, jak blisko jesteś koncepcji reprezentacji i zasobu, jak daleko od niej odchodzisz w tym przeciwnym kierunku. Bo jeżeli działasz w tym takim reszcie, to dostajesz zasób w jakiejś formie, nie? Znaczy, ja nie twierdzę, że sensowne i możliwe jest napisanie aplikacji, która nic nie wie o zasobie, dostaje go, interpretuje, wyświetla, coś z nim robi i odsyła z powrotem. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Jakąś wiedzę klienci muszą założyć o tych zasobach. Ale im bliżej jesteś tego resta, tym mniej jakby zmian musisz dokonać. Na przykład robiąc RPC, musisz dokładnie wiedzieć, jak wygląda struktura danych, która wchodzi do metody, która na przykład ci tworzy, nie wiem, notkę, nie? Tutaj potencjalnie możesz odesłać zasób postem i powinien się utworzyć, nie? O ile tam nie ma jakichś dodatkowych rzeczy. Okej, okay, znaczy tutaj jest komentarz, że tam jest inna warstwa, która to zapewnia, czyli testy kontraktów, kontrakty i tak dalej. Rozumiem, że o WSDL-u i takich rzeczach. Aha, testach kontraktów, okej. Okay. Okej, okay, ale wydaje mi się, że testy kontraktów można też zastosować tutaj. Jak najbardziej i to też powinno zapewnić jako taką spójność całej komunikacji. Czy mierzyliście ilość transferu użytego po zastosowaniu HateOS-a, a przed? Musimy pamiętać 8 fallacies of distributed computing. To jest bardzo dobre pytanie. Mam te slajdy ukryte na tej prezentacji. Tak, HateOS w oczywisty sposób dokłada sporo do transferu. Dokłada i to dużo, bo jak sobie wyobrazicie, że macie linka, tą notkę, tu gdzieś mam tą notkę, tak? Ta notka wygląda tak, no to tyle jest danych, a tyle z linków, nie? To, znaczy, te linki są powtarzalne, nie? Więc tutaj bardzo dobrze działa na przykład kompresja GZ. To akurat sprawdzaliśmy i te linki są około 15%, znaczy te zasoby są około 15% większe, tylko że mieliśmy jakieś konkretne zasoby, tak? Myśmy mierzyli na zasobach, które mają około 2 kilo, do 4 kilo i tak dalej. Także było 15% różnicy przy średnich uprawnieniach tam użytkownika. To było takie... Ja bym powiedział, że to nie są miarodajne testy. Trzeba wykonać per każdy system i swoją strukturę zasobów. Tak, to jest oczywisty minus i ten oczywisty minus bezpośrednio ma taką konsekwencję, że no jak robicie aplikację mobilną i ma się komunikować przez ten coraz tańszy internet mobilny, to może trzeba się zastanowić, czy HateOS jest dobrym wyborem. Ma to też jeszcze inne minusy. No czasami potem na przykład nie da się getem różnych rzeczy zrobić czy wysłać. No ale to są inne kwestie. Także jeżeli macie ograniczenia na transfer, to no to nie polecam, można tak powiedzieć. Takie pytanie bardziej wydajnościowe, mianowicie jest w sobie jakiś byt, który ma wiele zależności. No i teraz powiedzmy wygenerujemy sobie jakiś endpoint, który będzie zwracać nam 6-7 linków relatywnych. Mhm. I teraz od strony frontu powiedzmy, dana osoba potrzebuje jeszcze 4-5 danych, tak, z tych linków. I teraz pytanie, czy powinniśmy mimo wszystko podania tych linków te dane też udostępniać, czy w tym momencie powinien być serwer tam te 5-6 razy odpytywany? Mhm. To jest bardzo dobre pytanie. To też przerabialiśmy w praktyce. Generalnie podejścia są dwa. Podejście kanoniczne, odpytujesz, a jakieś warstwy kaszowania zapewniają ci, że to jest szybkie. I to jest podejście kanoniczne zaproponowane przez samego fieldinga. Drugie rozwiązanie jest takie, że ja bym powiedział, że idące w kierunku GraphQL-a, aczkolwiek to nie jest GraphQL, niektóre z tych standardów, tych, których tutaj mówiłem, na przykład JSON API, gdzie to jest, o tutaj, na przykład JSON API czy HAL,
ma takie koncepcje, że twój backend zbiera kilka zasobów jako podzasoby, o których ty musisz jawnie żądać, co przestaje do końca być API restowym oczywiście, aczkolwiek ciągle no, to jest rzeczywistość i próbuje ci wysłać dokument, w którym ty masz wszystkie linki, które powiedziałeś, że potrzebujesz z tego zasobu, też od razu zrealizowane, nie? I robi się to przy użyciu jednego requesta. Jest też inne podejście, ja go nie testowałem w praktyce, ale czytałem ciekawy artykuł o tym, HTTP 2.0, wiele zapytań w jednym połączeniu, tak? Że systemy są tak zbudowane, że w jednym jakby połączeniu fizycznym TCP jesteś w stanie wiele zapytań do różnych serwerów zrobić i dostać zbiorczą odpowiedź. Może też jest jakaś droga. Okej, okay, są jeszcze jakieś pytania? Okej. Okay. To dzięki, wielkie brawa. Dzięki.